Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj rano trochę było zimno, jak to jest w lutym. Teraz jest trochę lepiej, aczkolwiek my sobie tutaj spacerujemy od jakichś paru godzin. Chcę wam pokazać w dzisiejszym materiale to, co jest w tytule, czyli taki leśny, klimatyczny pouch do lasu. Znalazłem go na portalu aukcyjnym Allegro. Sprzedaje go firma z Krakowa. Będziecie mogli sobie oczywiście zobaczyć, jak on wygląda. Jeżeli wpiszecie kaletka skórzana w wyszukiwarce Allegro, pokaże wam się ten pouch. Już przejdziemy do prezentacji poucha EDC, który wydaje mi się, że jest bardzo klimatyczny i nadaje się do lasu. Ok, tak jak mówię, dzisiaj trochę zimnawo było, stąd rękawice. W ogóle skąd wziął się pouch, nie? Skąd wziął się pomysł na takie rozwiązania? Nasi pra chodzili, głównie podróżowali z torbami lub workami, tak zwanymi tobołkami. Rzadko kto miał plecak. Pouch wygląda w ten sposób. Ja go przenoszę na rzemieniu, na grubym rzemieniu. Na drugim grubym rzemieniu na szyi przenoszę mój nóż. Ok. Rzemień oczywiście może posłużyć do troczenia różnych rzeczy, do budowy schronienia, ma różne zastosowanie. Co w moim pouchu się mieści? Pouch jest zapinany na sygnowany guzik i posiada na końcach bardzo ładne końcówki mosiężne. Jest zamykany tak jak sakwa, sakiewka. Z drugiej strony szyty rzemieniami. Bardzo klimatyczna rzecz. To jest rzecz, którą noszę praktycznie przy kluczach od domu. Przypinam sobie ją na karabinek. Jak gdzieś wychodzę, właśnie między innymi do lasu, no to zapalniczka benzynowa, latarka i zapałki, ale w tych zapałkach również jest igła z nicią i wykałaczka od Victorinoxa. Co jeszcze w tym pouchu posiadam? Najsilniejszy sznurek na świecie, czyli nić dentystyczna. Oczywiście sznurek ma zastosowań bardzo wiele, jak wiecie. Woreczek na psie odchody, w którym mam improwizowaną apteczkę. Taśma również ma milion zastosowań i węgiel. Gdybym czasami gdzieś w terenie miał problemy żołądkowo-jelitowe, dodatkowo mam pudełko z krzesiwem kowalskim, krzemieniem, sznurkiem i taką rzecz od Victorinoxa, lupa, czy do powiększania, czy do rozpalania ognia, mały kompas i termometr, abym mógł wiedzieć, jaka jest temperatura. Oczywiście ten zestaw noszę tylko i wyłącznie do lasu. Całą resztę w takiej czy w innej formie noszę zawsze ze sobą. Jasne jest, że jeżeli ktoś nie może na co dzień przenosić noża na szyi, czy też przy spodniach, dużego noża, no to zawsze może mieć scyzoryk
który będzie mógł przenosić sobie razem z tym zestawem. Cały mój pouch i jego zawartość. Także tyle, jeżeli chodzi o zawartość poucha, tyle jeżeli chodzi o sam pouch. Zapraszam Was do lasu, zostańcie w duchu. Ptaki zaczynają śpiewać, drzewa zaczynają puszczać soki, zaczyna rosnąć czosnek niedźwiedzi. Najwyższy czas, aby wiosna wreszcie do nas zawitała.